Witam w kolejnym odcinku Wady w O. Nie spodziewaliście się pewnie go tak szybko i ja również. To dlatego, że jest on tak samo zaplanowany, co ciąża u nastolatki. Poświęcony natomiast będzie grzeń For Speed Most Wanted z 2012 roku. Na wstępie pragnę tylko zaznaczyć, że opinia tu przedstawiona jest stricte subiektywna, a język może być przez niektórych uznawany za wulgarny. Mając to na uwadze, przechodzimy do sedna. Need for Speed o podtytule Most Wanted wydany został w 2005 roku i przeze mnie, jak i wiele innych graczy, jest uznawany za jednego z najlepszych Need for Speedów. Potem Electronic Arts zaczęło odgrzewać kotlety, a kiedy graczom znudziło się już smak zużytej frytury, postanowili oddać Need for Speeda zewnętrznym twórcom. Trafiło na Criterion Games, twórców Bernauta. Electronic Arts postanowiło ponadto zapewnić tym twórcom lotny start i zdecydowali o reboocie popularnych tytułów ze Stanisława for Speeda. Najpierw padło na Hot Pursuit, potem właśnie na Most Wanted. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że obie z tych gier nigdy nie wzbudziły mojego zainteresowania, a jedynym powodem dla którego zagrałem w nowe Most Wanted był fakt, że Electronic Arts w lutym rozdawało tą grę na Originie za darmo. Do tej pory za najgorszego NFS-a uznawałem Undercover. Teraz się jednak to zmieniło, Dawno nie grałem w większe gówno niż to, ale od początku. Grę pobrałem, zainstalowałem i postanowiłem odpalić, aby sprawdzić czy wszystko działa i przy okazji dostosować ustawienia graficzne na wypadek gdyby silnik wymagał jej, jej restartu. Jeszcze nie zdążyłem przejść do menu głównego, ani razu nie dane było poprowadzić samochód, a już od samego po początku bombardowany zostałem sugestiami, aby dokupić takie DLC albo inne. Um... Zaraz potem ruszyło intro. Oczywiście oglądam jak w przypadku każdej innej gry, lubię wiedzieć o co chodzi. Intro, zamiast wprowadzać w jakikolwiek sposób fabułę, zmienia się w mini prezentację prowadzoną przez nijaką, pozbawioną charyzmy dziewoję. Jeśli chcecie zrozumieć, co mam na myśli, mówiąc o charyzmie, to polecam kliknąć, a i obejrzeć trailer do. jeden z trailerów do oryginalnego Most Wanted. Adnotację umieszczę w tym momencie, żebyście nie musieli szukać. Eee, I tyle. No, dziewoja przedstawia nam miasto, opisuje mniej więcej mechaniki i tyle. Nic o fabule, bo jej po prostu nie ma. Nudne intro przeradza się od razu w gameplay. Bez pytania mnie o zgodę, bez ostrzegania. Gdybym miał stworzyć listę największych grzechów deweloperów, takie zagranie na pewno by się tam znalazło. Jestem jednak wyrozumiały, nie jest to pierwsza, nie ostatnia gra, która takie cuda wyprawia. Eee, zatem no... Przeboleję, postanawiam zatrzy... grać, tak? Postanowiłem zatrzymać samochód, bo widzę, że pędzi on na bandę. Jako bywalec gier akcji i FPS ów odruchowo wcisnąłem S. Zresztą dużo samochodówek ma wsad przypisany do sterowania jako alternatywę. Nic się nie stało. Wciskam zatem strzałkę w dół. Również nic. Auto przywaliło w bandę. Wciskając potem chaotycznie klawisze na klawiaturze odkryłem, że zahamowanie odpowiedzialne jest bodajże klawisz A. Najwyraźniej koleś odpowiedzialny za sterowanie pierwszy raz na oczy widział klawiaturę, albo co bardziej prawdopodobne, jest to pozostałość po porcie z konsoli. No, mając to za sobą, zabrałem się za grafikę. Silnik jest na szczęście tutaj elastyczny, To też nie musiałem nic restartować. Kiedy FPS już mi się zgadzały i wiedziałem, że gra działa, to ją wyłączyłem. Wróciłem do niej kilka godzin później, gdy już miałem na nią czas. I co? A jakże? Kubdelce X, Kubdelce Y. Po ładowaniu znowu zaczęło się intro. Oczywiście nie mając zamiaru go oglądać, wcisnąłem Escape. Nic. Wcisnąłem Enter, nic. Spację? Nic. Pomyślałem, że może wcisnę coś na kierownicy. W końcu podłączyłem ją, żeby mu zgrać. Eee, stało się coś, wywaliło komunikat o nieskonfigurowanym kontrolerze. Zmuszony byłem znowu obejrzeć durne intro. Tym razem jednak przesłonięte wspomnianym komunikatem, bo ten oczywiście nie miał zamiaru zniknąć. Mimo że skończyła pierdolić, zaczął się gameplay. Zabrałem się zatem za konfigurację sterowania: gaz, hamulec, skręt w lewo, w prawo, ręcznie i tak dalej. Potem sterowanie kamerą, jakieś easy drive nie wiadomo co w ogóle tego nie ruszyłem, bo nie wiedziałem co to. Eee, nagle doszedłem do końca listy i stwierdziłem, że nie było nic o zmianie biegów. Przewertowałem listę raz jeszcze. Potem zdziwiony zasięgnąłem wiedzy u wujka Google. Okazało się, że gra nie przewiduje czegoś takiego jak manualna zmiana biegów. Jak się ma kierownicę z Shifterem, fajnie jest się nimi bawić biegami, tak? Do tego ma się nieco większą kontrolę nad autem. Natomiast nie jest to symulator, więc można to przeboleć. Wandergrany i stare most gra na automacie, więc tu też to przeżyję. Wracam zatem do gry. Ta, jak chyba każda samochodówka jakakolwiek została wyprodukowana, za domyślne ustawienia kamery uznaje tą za samochodu. Każdy kto oglądał moje filmy z Undergrounda 2 czy Most t wie, że takowej kamery nie cierpię. Klikam zatem klawisz zmiany kamery, ta przeskakuje na zderzak. Zwykle jest to dobra alternatywa dla kamery z maski. Nie tutaj. Kamera zamocowa zamocowana jest dosłownie przy ziemi, zatem świat na świat patrzymy z perspektywy żaby. Nie ma mowy, myślę sobie. Klikam zatem zmianę kamery po raz ponowny. Ta wraca za samochód. Klikam znowu zderzak. Znowu za auto. Znowu pytam wujka Google o zdanie. Co się dowiaduje? Most Wanted nie ma innej kamery. Oczywiście po czterech latach pojawiły się mody, ale nie po to instaluję nową grę, żeby ją od razu modować. Wybrałem zatem mniejsze zło, czyli kamerę ze zderzaka, i ruszam. Kierownica jest niesamowicie sztywna. Zmniejszyłem zatem siły do 80% w jej profilerze, bo w grze oczywiście zrobić tego nie mogę, a jakże mocno tę kierownicę traktuję jak zwykłego pada i pozwala jedynie włączyć albo wyłączyć wibrację. Po zmniejszeniu sił e, kierownica zaczęła się zachowywać, jakby zmniejszył je do zera. Wróciłem zatem do 100%, bo to lepsze rozwiązanie. No i jadę. Gra zaczyna mi sugerować, aby zakręty pokonywać poślizgiem, aby naładować initro. To nic, że nitro w ogóle nie mam i nie mogę go używać, natomiast warto się nauczyć tego pościsku. Wciskam zatem ręczny, auto nagle wywija nieziemskiego bąka wymykającego się jakimkolwiek prawom fizyki. Co więcej przywalam samochód cywilny. A moim oczom ukazuje się kolejne cudo spod ręki Kryterionu, czyli kamera slow motion z komunikatem o kraksie. Wracam zatem do ustawień i szukam jak to gówno wyłączyć. Nie mogę, jestem skazany na to chujostwo, bo tak. Jadę dalej. Kolejny zakręt, kolejna próba. Tym razem przygotowany jestem na stanowczą kontrę, a ręcznie fiskam delikatnie. I co? Nic się nie dzieje, a ja przywalam w kolejnego cywila, co zmiczone oczywiście zostało komerą i komunikatem o kraksie. Powiecie, nie umiesz grać? Moje materiały z Underground 2, starego mostu oraz postępy w innych samochodówkach, w tym symulatorach temu przeczę. Jakim cudem dojechałem? Spytacie dokąd? No właśnie, w nowym MOST Wanted nie kupujemy samochodów, nawet ich nie odblokowujemy. Są one porozrzucane po świecie gry, od razu dostępne wszystkie. a Aby nimi pojeździć, trzeba po prostu je znaleźć. W tym świecie do mnie to nie przemawia, oczywiście, jak kto woli. Wciskając jeden przycisk Przesiadam się za Stona Martina Którym zacząłem grę do Porsche A gra każe mi jechać na miejsce wyścigu ok, dojeżdżam, było całkiem blisko Cudowny system nawigacji Nie mówi mi ani w którą stronę się ustawić Ani jaki będzie to wyścig Po prostu każe mi spalić gumę Aby w ten sposób rozpocząć wyścig No i się zaczyna Wyścig 1 na jeden zajebiście, ruszamy Nieprzyzwyczajony do niemal niewidocznych punktów nawigacyjnych Zagapiłem się i przywaliłem w cywila Przeciwnik znacznie mi uciekł no w końcu nic dziwnego, tak? W końcu ja muszę 20 minut oglądać komunikat o Kraksie. Niezrażony oczywiście jadę dalej. W chaosie tego jakiego miasta przegapiłem łuk i przyrżnąłem w budynek. Tak. Po raz kolejny dostałem komunikat o kraksie. Przeciwnik tymczasem już dawno jest chęt daleko. Ja wiem, że nie mam szans, że będę musiał restartować, natomiast jadę dalej, tak? Przynajmniej nauczę się trasy. Tak, mnie przeciwnik magicznie zwalnia. Daje się dogonić, potem wyprzedzić, aż w końcu ja wygrywam wyścig. 7 lat dzieli stare Most Wanted od tej gównianej poczwary. W tym czasie nie zrobiono nic, aby ulepszyć gumowe AI. Nadal. Będzie ono zwalniało, kiedy nie będziemy dawać rady i przyspieszało do miliona kilometrów na godzinę poza kadrem, aby nas dogonić, jeśli będziemy za nadto odstawać. Po wyścigu zapoznałem się z tworem zwanym Easy Drive, za sprawą którego wszystko obsługujemy w grze nie wychodząc do żadnego menu. To również dotyczy tuningu. Bez sensu. Znalazłem kamień milowy pod tytułem przejeść pod prąd 16 km na godzinę. No to jadę. Potem jak po raz kolejny przyrżnąłem w cywila walcząc z kierownicą, doszedłem do wniosku, że ta gra zdecydowanie nie była pisana pod taki kontroler. Szybko zmieniłem zatem ustawienia na sterowanie klawiaturą i wróciłem na trasę. Było lepiej? Oczywiście, że nie. Nawet gorzej. Aby skręcić yy, trzeba wcisnąć klawisz na pół godziny, a kiedy się już to zrobi, auto skręca jeszcze kolejne pół godziny po jego puszczeniu. Moje wybryki wzbudziły szybko zainteresowanie policji, bo ta oczywiście jest dostępna. Eee, ta jeździ, jeździ ona super brykami, tak? Bodajże jakimiś dodżami. Ale z jakiegoś powodu daje się zgubić w 10 sekund. Moje dalsze przygody to kolejna próba okiełznania poślizgu, zakończona kraksą, oczywiście kamerą informującą na kraksie, jeszcze jeden mały poślizg z policją. Potem wcisnąłem magiczną kombinację Alt plus F4, a w Originie wybrałem dezinstalację. Wszystkiemu temu, co opisałem, od samego początku towarzyszył nieokiełznany, ironiczny, nieco psychopatyczny śmiech. No. Głównie dlatego, że grę dostałem za darmo, więc e, nie wydałem na nią ani grosza, więc nie musiałem się denerwować, że kupiłem jakieś gówno. Dostałem ją za darmo, przetestowałem, wyłączyłem, usunąłem. Nasuwa się tylko jedno pytanie. Co to gówno ma wspólnego z Most z 2005 roku? Hot Pursuit które wcześniej zrobiło, zre, zre, zrebootowało Criterion Games, no wyraźnie nawiązywało tak do kan wyścigania z policją, bardzo ten wątek był tam e, uwypuklony. Tutaj mamy jedynie nawiązane, nawiązanie do listy najlepszych kierowców w mieście, czyli tytułowych Most Wanted. Mm, ale co to za kierowcy, nikt nie raczył wyjaśnić, bo gra oczywiście nie ma, jak wspomniałem, żadnej fabuły. Ma za to niepodlegający jakiejkolwiek logice system sterowania, ograniczoną usługę kontrolerów, kamer, e, kretyński system rozgrywki, e, która, jest mierno, która jest jakąś mierną próbą zszycia ze sobą Burnouta i Ridge Racera. Nasuwa się tylko jeden wniosek. Popularny podtytuł i twórca popularnej samochodówki nie czynią Need speeda. Ja zatem wolę zagrać w Undercover. Nie, żebym miał zamiar. To na tyle. Podzielcie się w komentarzach Waszą opinią o tej grze. Jeśli chcecie, zostawcie też łapkę w górę. Zachęcam też do wizyty na moim kanale i obejrzenia innych moich filmów. Przypominam o QA. Zasady tegoż QA są w poprzednim odcinku. Do usłyszenia.